Siemanko moi drodzy, Damian Dąbrowski, Masy Klinik jest z nami, oczywiście Adaś Piwko, osoba, której przedstawiać zbyt długo nie trzeba. Adaś, dzisiaj w roli? Trenera i obserwatora. Tak. Dobra, trener, wystawiasz ilu zawodników, jakie kategorie dziś? Dzisiaj mam jednego zawodnika, fitnessplażowy, najwyższa kategoria, 182 cm i ogólnie chciałem się z wszystkimi przywitać. Super. Dobra, fitnessplażowy, także twoja kategoria, celujecie oczywiście w tytuł pewnie mistrza Polski, później macie jakieś plany, jeśli chodzi o Europę, czy raczej na tym chcielibyście zakończyć sezon? Nie, wiesz co, mam tutaj jednego podwiecznego Miłosza, naprawdę myślę, że talent jest bardzo duży, no ale też trzeba wiadomo jeszcze mierzyć siły na zamiary. Dalej startować nie będziemy, bo sylwetkę naprawdę już ma bardzo rozwojową, ale jeszcze jednak tej masy mięśniowej brakuje. No, wychodzą tutaj zawodnicy, którzy stażu mają lat tyle, co Miłosz, że tak powiem, trenuje, więc tak naprawdę no, jest potencjał sylwetkowy, no ale trzeba jeszcze swoje przepracować, więc po prostu zrobiliśmy taką redukcję, żeby zobaczyć, czego brakuje w sylwetce i będziemy ją poprawiać na następny rok dopiero. Jasne. Adaś, ty akurat jeśli startowałeś ostatnio na Mistrzostwach Polski, udało się zdobyć wszystko, później była Europa, tam rozmiar był za duży, za to ostatni start, Szwecja. Powiem szczerze, dla mnie miejsce troszkę oszukane, zasługiwałeś na więcej. I pytanie, czy tam też zabrakło rozmiaru, czy tego rozmiaru było wręcz za dużo już? To jest, powiem ci szczerze, bo to jest już inna federacja tak naprawdę, nie? Ale to jest, powiem ci, pierwszy, trzeci start to był dopiero mojej w tej federacji. Powiem ci, z tego co widzę, to jest miszmasz, nie? Raz przychodzę, jestem za wielki i mi mówią, teraz dostałem taki feedback, że stoję za kulturystycznie i po prostu naprawdę byłem dla chłopaków za wielki i dlatego mnie tak zrzucili na te czwarte miejsce, bo naprawdę pod kątem, wiesz, przygotowania, odtłuszczenia, estetyki, sylwetki, no na pewno nie odstawałem od tych pierwszych miejsc, że tak powiem, no ale po prostu to nie jest to, co sędziowie by chcieli, nie? Tylko, że to jest taka sprawa, że na przykład 3 tygodnie temu byłem w Anglii i wybrali największego konia, nie? Także, no wiesz, jedziesz tutaj, no i sam wiesz, o co chodzi, dokładnie. Że jedziesz, nastawiasz się na coś, ale zależy, co sędziowie chcą danego dnia i to tego nie przeskoczysz. Ty możesz sobie myśleć, co oni chcą, ale różnie to czasem wychodzi. Pewnie. Bo to też myślę, że jest względami takimi, że zależy jaka konkurencja przyjeżdża, bo jeśli myślę, że wychodzi 10 koni, to wybierają konia, ale jeśli wychodzi 10 estetyków, to najbardziej estetyczna osoba wygrywa. Jasne, że tak powiem, przewaga danej ilości zawodników w kategorii wyznacza, że tak powiem, kanon tej kategorii na danych zawodach. Dokładnie. Pytanie, czy teraz sezon jest już oficjalnie dla Ciebie zakończony? Sezon oczywiście wiosenny? Tak, tak, tak. Wiosenny, no ciągle jest bitwa o kartę pro już od lat 4. W chipsach jej niestety też nie mogę znaleźć. Powiem Ci szczerze, dla mnie jest to w ogóle fenomen, ponieważ Federacja IFBB 7 razy, tutaj teraz drugi w Open, no. Tutaj zaczynasz pierwszy sezon i też, no, powiem szczerze... Blisko, ale powiem Ci szczerze, że musi to mieć jakiś głębszy sens, że ktoś tak mi każe po prostu zapierdzielać ciągle, bo wiesz jakby to było. Jakbym wszedł no, w te pro wymarzone, no to jednak wiem ile do chłopaków brakuje i to jest jednak no, przestrzał, tak? To jest 3 lata pracy myślę, czy 2, no to... więc wiadomo, że fajne jest startowanie, bo jesteś na najwyższych obrotach ciągle, także chwilę mam odpoczynku, 8-10 tygodni i zaczynam przygotowania na jesień, nie? Okej, czyli już wiesz, że tak naprawdę na jesień od razu szybki powrót. Przeciwiłem twoje pytanie, tak? Troszkę tak, czyli w takim razie teraz tak naprawdę te najbliższe 8-10 tygodni jest zaplanowane właśnie na dokładanie, ale będziecie też dokładać kilogramów, czy już tylko takie jakościowe dopieszczanie? Tak naprawdę myślę, że klatka piersiowa, plecy, to znaczy plecy, powiedzieli mi sędziowie, że najbardziej musiałbym nad tym popracować, no ale tak, ogólnie ja to myślę, że jestem mały, ale rzeczywiście wychodząc na tych filmikach mówię, no rzeczywiście przy chłopakach to centonem większy, więc rozmiaru mi nie brakuje, ewentualnie ostatniego szlifu i jakichś detali, plus no doszkolić pozowanie, bo no nie ukrywam, że jednak NPC, a te nasze BB wcześniejsze, no to jest po prostu zupełnie coś, znaczy nie, że przepaść, ale zupełnie o co innego chodzi. Mówię, pierwsze starty tu zaliczyłem i dopiero po tych 3 rozumiem, o co w tym chodzi, nie? Tak można myśleć, ale kurczę, jest zupełnie inne pozowanie, bo tutaj pozobowiązkowe nie występują, tak naprawdę z przód, tył staje każdy jak chce, a wiesz... Macie więcej luzu. Tak, no więc jest totalnie, wiesz, różnica. Jeden sobie chłopak staje totalnie przodem, ktoś półbokiem i wiesz, i go oceniają. I każdy, tak powiem, znajduje ten swój złoty środek i to jest, że tak powiem, dozwolone. U nas są te ramy dosyć sztywno zablokowane i wrzucają nas to dokładnie. Powiedz mi, trochę z innej beczki. Festiwale na najbliższe miesiące.
To jest tak, że to jest mój wyczekiwany najbardziej festiwal w tym roku i się odbędzie, bo już od 3 lat mam bilety na Tomorrowland i w tym roku, to będzie pewnie moja ostatnia impreza i zaczynam przygotowanie. Okay. Także dobra, rozumiem. A spadamy, nie? Rozumiem. No dobrze, w takim razie, ja nie mam więcej pytań, życzę ci oczywiście powodzonka, bo ta karta, powiem szczerze, należy się jak psu buda i jestem pewny, że z twoim podejściem prędzej czy później ona po prostu będzie twoja. Dziękuję ślicznie. I mam nadzieję, że zobaczymy się na scenie. Na pewno. Bo tego nie wykluczam. Utnijmy to. Dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki, dobra.